Ich denke, es war kein gutes Spiel. Es war ein Kampfspiel. Tak, wydaje mi się, że to nie była żadna dobra gra w wykonaniu nas czy Pogoni, to była gra walki tak naprawdę na boisku. Für meine Begriffe zu wenig Fußball. Według mnie trochę za mało piłki. Eigentlich ist das Spiel ganz schnell erklärt. Ein einziger Schuss hat das ganze Spiel entschieden. Tak naprawdę zbyt szybko ta gra rozstrzygnęła się. Jeden jedyny strzał tak naprawdę i od razu 1-0 dla przeciwnika. Es gab kaum Torchancen auf der einen Seite, es gab auch keine Torchancen auf der anderen Seite. Das Spiel war mehr im Mittelfeld, wurde mehr von Zweikämpfen geprägt, aber kaum Strafraumsituationen. Tak naprawdę po jednej i po drugiej stronie brakowało mi sytuacji strzeleckich i tak na dobrą sprawę większość meczu z mojej perspektywy odbywała się w środku boiska, co nie pozwalało na to, żeby jakoś rozstrzygnąć to na którąś korzyść. Wir haben dann in der zweiten Halbzeit versucht, mit dem neuen System reinzukommen, vielleicht besser ins Spiel zu kommen. Das ist auch nicht passiert. W drugiej połowie rozpoczęliśmy tą grę innym ustawieniem, mieliśmy inne założenia taktyczne, mieliśmy nadzieję na to, że przyniesie to efekt. Niestety nie stało się tak. Dann habe ich, wie in jedem Spiel, dreimal offensiv ausgewechselt, aber da ist auch nicht viel passiert. Tak jak ostatnio się to zdarzało, zrobiłem znowu trzy zmiany ofensywne, które miały przynieść efekt. Niestety nie udało się to też. Unser Spiel ist im Moment so, wir spielen bis 25 Meter vorm Tor, spielen wir ganz gut, aber im letzten Drittel, da ist keine Überraschung, da ist kein Durchsetzungsvermögen, da ist kein Spieler da, der sich mal durchsetzt. Ja, wenn man auf der anderen Seite sich das 1-0 anschaut, da ist halt einfach mal ein Spieler, der nimmt den Ball, macht eine Täuschung, schießt aufs Tor. Sowas hat man bei uns in der Offensive weder in der ersten Halbzeit noch in der zweiten Halbzeit gesehen. Tak naprawdę gramy piłką dobrze do 25 metra do bramki przeciwnika, potem tracimy pewność siebie i tak naprawdę nie potrafimy stworzyć sobie klarownej sytuacji. Nie mamy zawodników, którzy przejmą piłkę, wezmą ciężar gry na siebie i będą starali się kilkoma driblingami albo fajnym podaniem uruchomić tych zawodników z przodu tak, aby oni mogli sytuacje strzeleckie sobie stworzyć. Ich habe sehr früh gewechselt, bin hohes Risiko gegangen, habe ganz schnell die drei Wechselungen gemacht. Mit Cebo, mit Giro und Puczko, aber da habe ich auch nicht die große Reaktion gesehen. Podjąłem duże ryzyko, bo te trzy zmiany były w dość krótkim czasie. Wszedł Giro, Cebula i Puczko, natomiast nie przyniosło to też takiego efektu, jaki oczekiwałem, robiąc te zmiany. Ja, für uns denke ich, das ist jetzt nach zwei Jahren der erste richtig schwere Moment. Und da müssen wir jetzt mal schauen, dass wir da wieder rauskommen. Tak naprawdę muszę powiedzieć, że w tym momencie po tych dwóch latach ponad przychodzi dla nas taki prawdziwie trudny moment, gdzie musimy naprawdę zacząć myśleć i zastanawiać się, co zrobić tutaj, żeby poprawić grę. Das Schlimme ist im Moment, es reicht eine Chance gegen uns, um ein Tor zu schießen. Najgorsze jest to, że tak naprawdę wystarczy jedna sytuacja strzelecka i tracimy jedną bramkę. Aber leider wir spielen aus unserer Sicht keine Chancen, selber ein Tor zu spielen. Ale niestety z naszej strony gramy w ten sposób, że nie potrafimy sobie stworzyć klarownej sytuacji strzeleckiej po to, żeby strzelić tą bramkę właśnie. Ja, wenn ich sehe, gerade zweite Halbzeit auf der linken Seite, ich glaube, der Daniel, der ist drei, vier Mal frei durchgekommen, frei gespielt und da kam nicht eine Flanke, die einfach dann wir hätten verwerten können, ja, da muss einfach dann ein bisschen mehr kommen. Tak naprawdę oglądałem teraz powtórki, gdzie Daniel Dziwniel biegał po lewej stronie, miał 3-4 takie sytuacje, gdzie przebiegł praktycznie połowę boiska, dośrodkowywał, natomiast z tego dalej po prostu nic nie wynikało niestety. Pogon hat es dann natürlich gut gemacht. Die haben sich zurückgezogen, haben zugemacht. Fertig. Pogoń ze swojej strony zachowała się bardzo dobrze, ponieważ po zdobyciu bramki cofnęła się, zamknęła nam pole do własnej bramki i nie pozwoliła na strzelenie gola wyrównującego. Und wir spielen einfach viel zu langsam den Ball, dann so ein Bollwerk auseinanderzunehmen. Tak naprawdę gramy piłką sporo za wolno od tego, co oczekiwałbym, do tego, żeby można było tutaj w jakieś klarowne sytuacje wykorzystać na boisku. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do trenera?
Dorwieszu trenerze, pytanie moje brzmi, czy po prostu zespół nie gra za wolno i za każdym razem, kiedy gdzieś ta gra jest zamiana, to tu trwa gdzieś wymiana podań między stoperami, to wszystko bardzo długo trwa i zespołowi pewnie rywali jest dużo łatwiej się bronić w takiej sytuacji. Ob Wierszpilem mi ten ganze masza w nich zu langsam wie, die Pogoń hat viel mehr Zeit, dass die können uns attackieren. Ja doch, das habe ich ja gesagt, wir spielen viel zu langsam, wir brauchen zwei, drei Kontakte, um den Ball weiterzugeben, ja, bis wir den Ball unter Kontrolle haben und weiterspielen, das ist unser, im Moment unser größtes Problem. Tak naprawdę masz tutaj rację jak najbardziej, trener to wcześniej też chwileczkę powiedział temu, to znaczy gramy tak, że 2-3 podania musimy wykonać, zanim ta piłka pójdzie dalej w ofensywę i to daje przeciwnikowi szansę do tego, żeby ustawić się i tutaj taktycznie dobrze zagrać przeciwko nam. Natomiast no, to jest naszym największym chyba problemem na tą chwilę, że nie potrafimy tego szybciej wypracować i szybciej tej akcji stworzyć. Unsere ganzen Trainingseinheiten in den letzten 4-5 Wochen, die bestehen nur aus zwei Kontakten. Und wir haben Trainingsspiele, wo nur nach vorne gespielt wird. Egal, wer den Ball gewinnt, erster Ball muss nach vorne, aber hier im Spiel dauert einfach zu lange. Pracowaliśmy ostatnio nad tym bardzo długo, aby grać maksymalnie na dwa kontakty, a na gierkach treningowych staramy się robić w ten sposób, że pierwszy, kto odbierze piłkę, od razu grają ofensywnie do przodu. Natomiast nie widać tego jeszcze w tym momencie tak dobrze na boisku, jak na treningach ćwiczyliśmy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja chciałem właśnie zapytać trenera o ten początek sezonu, bo faktycznie wygląda na to, że to jest takie nowe wyzwanie dla trenera, bo poprzednie dwa sezony wiemy, że korona dobrze zaczynała. W tym momencie no, po 5 meczach są 4 punkty i czy trener jest gotów na to wyzwanie i czy ma pomysł, co dalej, tak? Ob Sie haben eine Idee für diese Saison, wir die letzten zwei Jahre, wir haben angefangen in der Liga wirklich gut und jetzt momentan wir haben 0-4 Punkte. Ob haben Sie eine Idee für das? Was soll man machen danach? Was soll man fixieren jetzt? Ja, wir haben es gerade angesprochen. Ich sage jetzt nochmal, wir haben jetzt den 5. Spieltag und es war jetzt kein Spieltag, wo Corona jetzt unterlegen war. Ja? Aber unser Problem ist, unser Spiel ist zu langsam. Ja, das Denken unserer Spieler ist zu langsam. Wir trainieren Diagonalbälle, ja, aber es macht keinen Sinn, wenn ich einen Ball kriege, einen Ball stoppe und dann will ich schauen und will außenstand einen Diagonalball. Das muss aus dem Spiel raus, aus Spielfluss raus. Und das ist das Problem, was im Spiel, was unser ganzes Spiel langsam macht. Tak naprawdę w tych 5 meczach ostatnich nie było meczu, gdzie my byliśmy stroną, która była bardzo zdominowana. Za każdym razem staramy się podjąć wyzwanie i w jakiś sposób na pewno wychodzi nam to na boisku. Mamy problem z tą grą do przodu. Piłki diagonalne, które ćwiczyliśmy, one powinny iść szybciej. Tak jak tutaj zauważyliśmy już wcześniej, one nie idą w takim tempie, jaki trener by oczekiwał i właśnie to stwarza te największe problemy, że ta gra za wolno toczona po prostu nie sprawdza się w tym momencie.